tyle silna, żeby zawrócić się w pozycji medalowej. Bardzo walczą, bardzo dzielnie, ale tak blisko wybrał. Ja jestem przede wszystkim zaskoczona wielkim zaangażowaniem, chęcią i walką o każdy medal, bo to naprawdę nie jest normą u dzieci. Niektóre siadają i im się nie chce, trzeba ich zachęcać. Tu w Opolu nie musiałam tego robić. Musiałam ich tylko wspierać w tym, żeby walczyli na te 110%. Więc naprawdę to jest wielki sukces i jestem bardzo szczęśliwa, bo często w tych większych miastach jest problem z tym. A tutaj zostały pobite dwa rekordy ogólnopolskie. Uważam, że było pobitych więcej rekordów, gdyby dzieci trochę przykładały większą wagę do zmian, a nie tylko do wysiłku fizycznego. Ale od czegoś trzeba zacząć. Każde spotkanie to jest lekcja, nauczą się na przyszłość, więc szczerze powiem, że jestem bardzo szczęśliwa, bo każdy rekord mnie cieszy. Będziemy jeszcze w 8 lokalizacjach, ale tak naprawdę poprzeczka już jest zawieszona bardzo wysoko, ponieważ 6 klasy przekroczyły 2000 metrów, to jest naprawdę dobry wynik. O tym, co dobre, dzielimy się z innymi, stąd zaprosiliśmy na wydarzenie Wieszalska Liga Mistrzów inne szkoły. Przybyło 6 szkół, bardzo się cieszymy, że nie jesteśmy sami. Mogli poznać naszą patronkę, Agnieszkę Kobus-Zawojską, bo dzisiaj odsłoniła też swoją pamiątkową tablicę i zorganizowała kapitalną imprezę. Przygotowaliśmy się do tego i pożyczyliśmy z AZS-u Politechniki Opolskiej trenażer, więc dzieci mogły na lekcjach poćwiczyć i zobaczyliśmy, że sprawia im to bardzo dużo radości, ale jednocześnie tam można naprawdę dobrze potrenować. To jest super sprawa. Tobie chyba było dzisiaj łatwiej troszeczkę niż twoim kolegom i koleżankom? No odrobinę na pewno było prościej, bo ja to trenuję, powiedzmy, że coś związanego z tym. Kajakarstwo, no ale to też na łódce, to można powiedzieć, że coś podobnego. Nie, na co dzień nie dysponujemy takim sprzętem, ale jednak mamy kilku sportowców w naszej szkole, więc jakaś grupa się zebrała i udało się. Z mojej perspektywy no to jest dobry pomysł, no bo ktoś, kto nie trenuje w ogóle niczego związanego z właśnie łódkami, wodą i tak dalej, to nawet jako piąta klasa może się jeszcze do tego przekonać, no a inni to po prostu mogą sobie zdobyć jakieś nagrody, coś fajnego przeżyć. Nie było lekko, ale daliśmy jakoś radę. No ogólnie atmosfera zawsze fajna. Właśnie z szkołą byliśmy na wielu wyjazdach i tam już mieliśmy jakby do czynienia. Chodzi tutaj o pracę nóg, rąk, żeby jak najbardziej w czasie jak najwięcej razy przyciągnąć tą maszynę. Ja z moją drużyną skończyliśmy na drugim miejscu i myślę, że dobrze sobie poradziliśmy. To już mówię, właśnie to nie był nasz pierwszy raz, ale myślę, że dobrze sobie poradziliśmy. Zupełnie inna lekcja wychowania fizycznego niż taka na co dzień w szkole? Totalnie, tak. Szczególnie u nas trenujemy lekką atletykę, więc no zupełnie co innego. Szczerze powiem, to jest nasza misja właśnie, żeby pokazywać, że tym sportem można się bawić, ale też rywalizować. Bo w życiu też rywalizujemy. Oni będą rywalizować później w pracy. Nie można się bać słowa rywalizacja. Trochę tak często jest, że nagradzamy dzieci za wszystko i to jest fajne. Ale brakuje mi tego, żeby pokazać, że trzeba się ścigać, że jak chcemy być najlepszym, musimy dać sobie z siebie więcej niż tylko bycie. I właśnie my w tych projektach próbujemy pokazywać to, że żeby budować wyjątkowość, trzeba dać 110%, nie tylko 100%. Nauczyciel odgrywa najważniejszą rolę. Ja widzę, jak my odwiedzamy różne szkoły, że jeżeli nauczyciel jest zaangażowany, to dzieci naprawdę biją rekordy. I uważam, że trzeba poświęcić czas nauczycielom i naprawdę ich wspierać, żeby robili fantastyczną robotę, bo to tu zaczynają się rzeźbić medale olimpijskie, bo my się zastanawiamy, że jest mało medali olimpijskich, ale wszystko zaczyna się w szkole na lekcji WF-u. Co ja bym przekazała? Żeby się bawili i zawsze walczyli do ostatniego metra, bo właśnie tu się uczą trochę życia, a w życiu też będzie czasem tak, że będzie trzeba po prostu walczyć do ostatniego metra. Szczerze powiem, że mi nie zależy, żeby oni przyszli do wioślarstwa. To jest moja ukochana dyscyplina, ale każdy z nich będzie miał jakąś swoją olimpiadę i czymkolwiek będzie ta olimpiada, niekoniecznie to będzie olimpiada wioślarska, to ważne, żeby po prostu się cieszyli z tym, byli nastawieni na to, że trzeba walczyć o każdy metr i wiedzieli, że często się upada, tak jak tutaj w tych wyścigach upadali wielokrotnie, żeby później wstać. Więc ja się cieszę po prostu, że tą misję i tą naszą myśl możemy przekazywać w naszych projektach. Będziemy to teraz liczyć i zaprosimy.